Cześć, witacie detailingowy dziadzia. Tak jak w tytule, latareczka inspekcyjna, Monello. Od czego by to, słuchaj, zacząć? Porównywałbym ją do Lancera. Tak, kiedyś był u mnie na kanale film z Lancerem. Bardzo podobna latarka. Plusem i z tym, że jest lepsza, jest to, bo tam, wtedy chyba jeszcze się nie wypowiadałem, tam opisałem, że wkurza mnie to, że jest tylko na baterię 3 razy paluszki, czyli na 3 razy AA. Tu jest o tyle fajnie, że jest możliwość zamontowania ogniwka. Po naładowaniu ogniwka to jest niekończąca się historia. Pracować nią można. Powiedzieć wieczność, naprawdę. Co do samej latarki. Solidna, czuć w rąsi, że jest dobrze wykonana. Deszcz nam, kurczę, przeszkadza, wybacz. Zoom, klasyka, coś więcej. Idealnie pokazuje holsy. Porównując ją do Bailonga, tej taniej, no to Bailong zrobi to samo, więc tutaj, jeżeli chodzi cena-jakość, klasycznie, może tak, lepszej latarki, jeżeli chodzi o hologramy, cena-jakość od Bailonga nie znalazłem. Ta kosztowała mnie 140 zł. Czy jestem zadowolony? Jestem. Naprawdę jestem, bo świeci trochę mocniej od Bailonga, ale wkurza mnie w niej też to, że pokazuje na lakierze taki pierścień, jakby ciemny. No, denerwujące jest to straszne. Zresztą zobaczysz w dalszej części filmu. Jest to strasznie wkurzające. Podbijasz do lakieru i masz tam taki jakby prześwietlony pierścień. No, to nie jest fajne. Cóż więcej? A, i wkurza mnie jeszcze ta rączka, bo nieraz jak chcę coś zrobić, to mi zasłania, wisi tu. No, ale co zrobić? No, ideału nigdy nie ma. Zawsze coś się znajdzie, co będzie, co nie będzie odpowiadało. Czy warta jest 140 zł? No na pewno, jeżeli miałbym wybierać między Lancerem a tą, wybrałbym tą z tego względu, że jest tańsza i z tego względu, że można zainstalować, tak jak mówiłem, ogniwko. No dobra, cóż tu więcej można gadać o latarce? No spełnia swoje zadanie. Spełnia sobie zadanie, a i bez różnicy, czy to lakier jasny, czy ciemny, bardzo fajnie pokazuje rysy. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Może jeszcze tak pokażę Ci, jak wygląda z bliska. Dioda, strzał. Naprawdę fajna latareczka, fajna. Taka dorąsi, można powiedzieć. No dobra, zapraszam Cię do dalszej części filmu. Zobacz, jak przy tej latarce widać rysy na feldze bodajże i tam chyba na Skodzie też chyba będą urywki. Tak, chyba też na Skodzie, na moim Volviaku. I chyba to wszystko, kurczę, chyba to wszystko. Nie chciało mi się więcej nagrywać, leniwy się zrobiłem. Dzięki za obejrzenie, zapraszam Cię do dalszej części. Hej!